Szanowni Państwo, przyjechałem z Uniwersytetu Gdańskiego, aby przedstawić pewien problem, który chcę rozwiązać. Celowo skróciłem tytuł mojej prezentacji, gdyż na wstępie mam zagadkę. Szare i brązowe fragmenty lasu to zamierające drzewa. Moje pytanie brzmi, co było tego przyczyną? Susza, inwazja owadów, skażenia chemiczne, a może chorobotwórcza bakteria? Ci z Państwa, którzy pomyśleli o owadach, mieli rację. Gratuluję. To właśnie te miliony żuwaczek należące do gąsienic motyli nocnych potrafią spowodować prawdziwe katastrofy, inaczej zwane gołożerami. W Polsce jednym z głównych szkodników drzewostanów iglastych jest brudnica mniszka, której masowe występowanie pod koniec lat 70. zeszłego wieku objęło aż 3 miliony hektarów. Proszę wyobrazić sobie las jako organizm ludzki, a inwazję żarłocznych gąsienic jako chorobę zakaźną. Chorobę, którą leczymy antybiotykami. Antybiotyki nie tylko zabijają gąsienice, antybiotyki nie tylko zabijają bakterie patogenne, ale również te pożyteczne. I co gorsza, mogą szkodzić również samemu pacjentowi. W leśnictwie rolę antybiotyków przyjmują chemiczne środki ochrony roślin. Pestycydy, nieselektywne, toksyczne, drażniące substancje stosowane w polskich lasach. W 2013 roku zanotowano 4% wzrost wykorzystania pestycydów. 190 tysięcy hektarów lasów poddane było opryskom. Nieselektywne działanie powoduje zniszczenie równowagi panującej w środowisku. Niekontrolowane uwolnienie pestycydów może spowodować katastrofy ekologiczne. Toksyczne działanie powoduje śmierć nie tylko pszczół, ale i też wszystkich innych owadów zapalających rośliny. A nadużywanie pestycydów powoduje wytworzenie tak zwanych superszkodników, odpornych na działanie tych pestycydów. Leśnicy oprócz metod toksycznych stosują również metody przyjazne, takie jak mechaniczne usuwanie jaj i larw, czy też kontrolę zalesień. Są to metody ważne i potrzebne, ale czy wystarczające? Patrząc na wzrost zapotrzebowania i wykorzystywania pestycydów, odpowiedź nasuwa się sama. Na szczęście natura dała nam broń do walki ze szkodnikami. Bakulowirusy, bo o nich mowa, to najlepiej poznana rodzina wirusów bezkręgowców. Znamy ponad 600 gatunków owadów podatnych na infekcję tym wirusem, których cechą charakterystyczną jest to, iż wirus do gospodarza ma się jak klucz do zamka. To znaczy jeden gatunek bakulowirusa infekuje zazwyczaj tylko jeden gatunek owada. Ludzie, zwierzęta lądowe, zwierzęta wodne i wszystkie inne pozostałe owady są bezpieczne. Aby zademonstrować Państwu, jak działa bakulowirus, Proszę się nie dać zwieść, to jest prawdziwy morderca drzew. Gąsienica brudnicy mniszki. Bakulowirusy występują naturalnie w każdym lesie i w każdym parku zakopane w ziemi, aż za sprawą przypadku zostaną przeniesione na liścia. Gąsienica gatunku podatnego na infekcję danym bakulowirusem, gdy spożyje ten liść, zostaje zakażona. W tym momencie jej los jest już przesądzony. Wirus całkowicie przejmuje kontrolę nad jej organizmem, w którym namnaża się w olbrzymich ilościach. Pod koniec zakażenia, w ostatniej fazie tego zakażenia, gąsienica obumiera.
i pęka, uwalniając miliony cząstek potomnych wirusa do środowiska. Wraz z naukowcami z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz przy udziale leśników Zespołu Ochrony Lasów będziemy prowadzić poszukiwania gąsienic brudnicy mniszki zakażonej bakulowirusami. W Instytucie prowadzone będą badania nad aktywnością biologiczną wirusa. Ja natomiast skupię się nad analizą molekularną i genetyczną przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Szanowni Państwo, ciągle jeszcze mamy wybór. Badania zaproponowane przez mój zespół umożliwią wybranie tej zielonej, naturalnej i przede wszystkim bezpiecznej drogi walki ze szkodnikami upraw leśnych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu. W międzyczasie oczywiście pytania od kapituły. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Sytuacja jest taka, załóżmy, że znajdzie pan bakulowirusa, który będzie atakował specyficznego larwy, specyficznego owada. Będzie pan sekwencjonował cały genom, tak jak pan proponuje, tego bakulowirusa. I porówna pan z innym genomem innego bakulowirusa, który rozpoznaje inny owód. Tych różnic będzie bardzo dużo. Skąd pan będzie wiedział, że ta jedna lub ta jest specyficzna dla danego owada? Nad badaniami związanymi z sekwencjonowaniem również, ale aczkolwiek aktywnością biologiczną bakulowirusów prowadzone są liczne prace. Między innymi sam byłem kierownikiem projektu finansowanego przez NCN w tym temacie. I bakulowirusy brudnicy mniszki występują w Polsce i my mamy z nimi do czynienia. Różnice genetyczne pomiędzy poszczególnymi izolatami to jest tylko wartość dodana. Tak naprawdę, aby wprowadzić biopreparat oparty na bakulowirusach, należy podać jego pełną charakterystykę. Niestety ciągle środki biobójcze, również te oparte na bakulowirusach, muszą przejść całą rygorystyczną kontrolę, jak każdy inny pestycyd. To są olbrzymie pieniądze i olbrzymie restrykcje. I dlatego należy jak najlepiej poznać tego wirusa. Bez tego nie ma szans, aby udało się zarejestrować taki produkt. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, gdyż dokładnie od 1 stycznia 2014 roku w polskim ustawodawstwie pojawił się przepis o wyższości biopestycydów nad chemizacją. I na szczęście wszystko idzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat, kiedy zwiększą się nakłady finansowe na bezpieczne pestycydy, to wszystko się poprawi. Bardzo proszę. A ja mam takie pytanie, czy jeżeli wymknie spod kontroli nam się taki bakulowirus i zajdzie mutacja przypadkowa i będzie to bakulowirus wówczas niebezpieczny dla innych owadów, co wtedy się stanie? Ewolucja molekularna bakulowirusa i jego gospodarza trwa od około najstarsze doniesienia to jest ponad milion lat. Taki przeskok, jaki możemy porównać to do sytuacji ludzi i grypy, prawda? Bo to wiadomo, teraz to jest gorący temat. To jest zupełnie inny mechanizm. Tutaj, aby bakulowirus przeskoczył na nowego gospodarza, na nowego żywiciela, jest niemożliwe. Z tego też względu w 1974 roku połączona konferencja FAO i WHO ustaliły, że bakulowirus jest bezpiecznym środkiem. Nie ma najmniejszego dowodu na to, żeby bakulowirus przeskoczył na innego gospodarza. Wynika to z różnic molekularnych, które już nie będę w tym momencie. Jeszcze jedno pytanie. Gdyby miał pan jednym zdaniem ująć cel, który przyświeca panu w tych badaniach, jakby go pan sformułował? Poprzez zmniejszenie chemizacji i promowanie metod naturalnych, zwiększenie bezpieczeństwa naszych lasów. Po prostu. Dziękujemy bardzo, panie Łukaszu.